Annuncio vobis gaudium magnum. Abemus Papam. Przyszło do Was Królestwo Boże. Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 27 kwietnia 1988 roku. Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Jezus Chrystus został posłany od Ojca, aby głosić dobrą nowinę ubogim. Był i pozostaje pierwszym jej zwiastunem, pierwszym ewangelizatorem. Jak to rozważaliśmy w poprzedniej katechezie, nawiązując również do słów Pawła VI z Ewangelii Nunciandi: Chrystus jest nie tylko głosicielem Ewangelii, dobrej nowiny, ale sam jest Ewangelią. Poprzez całokształt swego posłannictwa, przez wszystko, co czyni i czego uczy, na koniec przez swój krzyż i zmartwychwstanie, objawia człowiekowi samego człowieka. Odsłania perspektywy tej szczęśliwości, do której Bóg wezwał i przeznaczył człowieka od początku. Orędzie Ośmiu Błogosławieństw syntetyzuje poniekąd to wezwanie, w którym zawiera się równocześnie cały ewangeliczny etos odkupienia. Tak więc posłannictwo Chrystusa, związane z objawieniem dobrej nowiny, jest skierowane do człowieka. Jest na człowieku ześrodkowane, poniekąd antropocentryczne. Równocześnie ten zasadniczy zwrot ku człowiekowi jest gruntownie osadzony w objawieniu Królestwa Bożego, w zwiastowaniu Jego przyjścia i bliskości. Przybliżyło się Królestwo Boże, w wierzcie Ewangelii. Jest to więc Ewangelia Królestwa. Jej antropocentryzm poprzez całe posłannictwo Chrystusa zakorzeniony jest w tym teocentrycznym wymiarze, któremu na imię Królestwo Boże. Chrystus głosi Ewangelię tego Królestwa a równocześnie całym swoim posłannictwem urzeczywistnia Królestwo Boże. Przyczynia się do tego, iż rodzi się Ono i rozwija, jak ziarno rzucone w doczesne dzieje człowieka i świata. Staje się takim faktem i rzeczywistością poprzez Słowo Ewangelii, a nade wszystko przez całe ziemskie życie Syna Człowieczego, zwieńczone w tajemnicy paschalnej Jego krzyżem i zmartwychwstaniem, tym swoim posłuszeństwem aż do śmierci, Chrystus zapoczątkował nową fazę w ekonomii zbawienia, której kres nadejdzie wtedy, gdy Bóg zacznie być wszystkim we wszystkich. Sprawił, że Królestwo Boże prawdziwie zaczęło się urzeczywistniać w dziejach człowieka i świata, co w ziemskim biegu tych dziejów. Stale napotyka na zasadniczy opór z powodu nieposłuszeństwa pierwszego Adama, który swojego ducha poddał księciu tego świata. Dotykamy tutaj sprawy centralnej, krytycznego poniekąd momentu w całym posłannictwie Chrystusa syna Bożego, sprawy, do której jeszcze wypadnie powracać na dalszym etapie tych kateches. Jeśli w Chrystusie królestwo Boże w sposób zasadniczy przybliżyło się więcej, uobecniło w dziejach człowieka i świata, to równocześnie jego spełnienie należy nadal do przyszłości i dlatego Chrystus nakazuje nam modlić się do Ojca. Przyjść królestwo Twoje. Sprawy powyższe należy stale mieć przed oczyma, gdy w obecnej Katechezie będziemy się zajmować Chrystusową Ewangelią w wymiarze tego, co głosił On o Królestwie Bożym. Był to temat wiodący ewangelicznego przepowiadania Jezusa z Nazaretu. O Królestwie Bożym mówią nade wszystko liczne przypowieści, tak znamienne dla Jego nauczania. Królestwo to jest podobne do nasienia które siewca zasiewa w uprawianą przez siebie rolę. Nasienie to przeznaczone jest na to, aby wydało plon. Ten jednak zależy również od gleby, na jaką ziarno upadło. Kiedy indziej Jezus przerównuje Królestwo Boże do ziarna gorczycy, które jest najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, staje się rozłożystym drzewem, na którego gałęziach znajdują schronienie ptaki powietrzne. Porównuje też Jezus wzrost królestwa Bożego do zaczynu, który zakwasza mąkę, przemieniając ją w chleb na pokarm dla ludzi. Jednakże wzrost królestwa na roli tego świata musi być także odczytywany poprzez przypowieść o pszenicy i kąkolu, jaki na roli obsianej pszenicą posiał nieprzyjaciel. Tak tedy rosną na roli świata dobro i zło, pszenica i kąkol, razem, aż do czasu żniwa czyli do dnia Sądu Bożego. Jest to następna znamienna aluzja do eschatologicznej przyszłości ludzkich dziejów. Nawiązując raz jeszcze do przypowieści o siewcy, trzeba równocześnie powiedzieć, że wzrost nasienia, którym jest Słowo Boże, zależy od tego, jak zostanie ono przyjęte na glebie ludzkich serc. W zależności od tego przynosi owoc stokrotny, sześćdziesięciokrotny, trzydziestokrotny. Jezus głosi także, iż Królestwo Boże nie jest przeznaczone dla jednego tylko narodu, jedynie dla ludu wybranego. Ze wschodu i zachodu ma do niego wejść wielu ludzi, by zasiąść do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Nie jest to bowiem żadne królestwo w znaczeniu doczesnym i politycznym. Nie jest ono z tego świata, jakkolwiek wśród tego świata zostało zaszczepione i pośród niego ma się rozwijać i wzrastać. Dlatego też Jezus odsuwa się od Rzeszy, która chciała uczynić go królem. W przeddzień męki zaś prosi Ojca w wieczerniku za uczniów, aby pozwolił im żyć wedle Królestwa Bożego. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Królestwo Boże ma wzrastać w sercach uczniów pośród tego świata, ale spełni się w świecie przyszłym. Gdy syn człowieczy przyjdzie w swej chwale i zgromadzą się przed nim wszystkie narody. Znów więc mamy do czynienia z perspektywą eschatologiczną. Dla dopełnienia obrazu Królestwa Bożego, ogłoszonego przez Jezusa, musimy podkreślić, że jest ono Królestwem Ojca, którego prosimy tak jak nauczył nas Jezus, przejdź królestwo Twoje. Ojciec przedwieczny ofiarowuje ludziom przez Chrystusa i w nim zbawienie i przebaczenie. Pełen miłości czeka na ich powrót, tak jak ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym, bo Bóg jest prawdziwie bogaty w miłosierdzie. W tej perspektywie rodzi się też cała Ewangelia nawrócenia, którą Jezus głosi od początku. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawrócenie do Ojca, do Boga, który jest miłością, łączy się z przyjęciem miłości jako przykazania nowego. Miłości Boga. To jest największe i pierwsze przykazanie, i miłości bliźniego, przykazanie podobne do niego. Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali, uczy Chrystus, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i Wy tak się miłowali wzajemnie. Dochodzimy tu do samej istoty królestwa Bożego w człowieku i w dziejach. W ten sposób całe prawo, etyczne dziedzictwo Starego Przymierza, ma doznać wypełnienia. Osiągnąć swą bosko-ludzką pełnię. W kazaniu na górze Jezus daje temu wyraz, mówiąc: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Jezus uwalnia człowieka od litery prawa, aby wprowadzić go w jego ducha, bowiem, jak mówi święty Paweł, sama litera zabija, a tylko duch ożywia. Braterska miłość, jako odbicie i udział w miłości Bożej. Jest zasadą ożywiającą nowe prawo, które jest jakby konstytucjonalną podstawą Królestwa Bożego. Wśród przypowieści, w jakie Chrystus przeobleka swe nauczanie o Królestwie Bożym, znajduje się też przypowieść o królu, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Przypowieść ukazuje naprzód, że wielu zaproszonych nie przybyło, znajdując różne wymówki. Wtedy król zaprosił ludzi z rozstajnych dróg, aby zasiedli przy jego stole. Ale nie wszyscy wśród nich okazali się godni tego zaproszenia, ponieważ nie mieli szaty godowej. Przypowieść o uczcie można rozważać, porównując ją z przypowieścią o siewcy i siebie. Obydwie prowadzą do jednego wniosku: nie wszyscy zaproszeni zasiądą do uczty. Nie wszystkie ziarna wydadzą plon. Zależy to od tego, jaka będzie odpowiedź na zaproszenie, jak zostanie przyjęte ziarno Słowa Bożego. Od tego, w jaki sposób będzie przyjęty Chrystus, który jest siewcą, a także synem króla i oblubieńcem, o czym zresztą sam mówi. Czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan młody jest z nimi? zapytał kiedyś Chrystus swych słuchaczy, czyniąc aluzję do surowości jana chrzciciela. Nie mogą pościć, jak długo Pana młodego mają u siebie. Tak więc królestwo Boże jest wielką ucztą weselną, na którą Ojciec Niebieski zaprasza ludzi w komunii miłości i radości ze swoim synem. Wszyscy są na nią wezwani i zaproszeni, ale każdy ponosi odpowiedzialność za przyjęcie bądź odrzucenie zaproszenia, za respektowanie obowiązującego na tej uczcie prawa. Jest to prawo miłości. Płynie ono z łaski Bożej obecnej w człowieku, który je przyjmuje i zachowuje. Uczestnicząc całym swym życiem w paschalnej tajemnicy Chrystusa, miłość ta urzeczywistnia się w dziejach, ponad wszelką odmową ze strony zaproszonych i ponad ich niegodnością. Chrześcijanin żyje nadzieją, że ta miłość urzeczywistni się także w każdym zaproszonym, dlatego że paschalną miarą tej oblubieńczej miłości jest krzyż jej świadectwem aschatologicznym zmartwychwstanie Chrystusa, w Nim Ojciec uwalnia nas pod władzy ciemności. I przenosi do królestwa umiłowanego syna. W nim też mamy odkupienie i żywot wieczny, jeśli tylko odpowiemy na wezwanie Ojca. Nasze katechezy rozwijają się stale wokół tej centralnej prawdy wiary chrześcijańskiej, którą jest Jezus Chrystus. Stopniowo rozwijamy temat jego posłannictwa. Jezus Chrystus posłany od Ojca sam mówi o tym, co jest Jego posłannictwem. W pierwszych słowach Ewangelii Św. Marka czytamy. Nawróćcie się i wierzcie Ewangelii. Przybliżyło się Królestwo Boże. Właśnie to jest centralny temat, centralna rzeczywistość, którą Jezus przynosi z sobą, która jest Jego posłannictwem, a poniekąd jest przede wszystkim Nim samym. Królestwo Boże wkroczyło w dzieje świata, w dzieje człowieka, wkroczyło w osobie Jezusa Chrystusa, Boga człowieka i zostało definitywnie zapoczątkowane w tym świecie. To wszystko, co Chrystus mówi na temat Królestwa Bożego, jest jak gdyby komentarzem do tego, kim On jest i co On zapoczątkowuje w dziejach każdego człowieka, w dziejach ludzkości, w dziejach narodów. Pan Jezus najchętniej mówi o tym przez przypowieści, bo te zdają się najłatwiej, najplastyczniej, najskuteczniej wyrażać tę nadprzyrodzoną rzeczywistość, którą zwiastuje. Znamy te przypowieści na przykład przypowieść o siewcy. O ziarnie gorczycznym i inne. Wszystkie nawiązują do ludzkiej rzeczywistości, do pracy na roli, do tego, jak w porządku natury rozwija się z nasienia plon, drzewo. Wielkie nawet drzewo, na którego gałęziach zasiadają ptaki. Przez te podobieństwa Chrystus zwiastuje rozwój królestwa Bożego, który w nim ma swój początek. To królestwo przez niego jest w świecie. I będzie w świecie się rozwijać za pośrednictwem i przez posługę Kościoła. Jednakże to królestwo nie jest z tego świata. Ono jest od ojca, i tylko ojciec może je urzeczywistniać w ludziach. Ludzie zaś mają być podatną glebą dla słowa Bożego Królestwa. Podatną glebą mają być ludzkie serca. Mają być gotowe do nawrócenia. Mają przyjmować to, co jest największym prawem królestwa przykazanie miłości Boga nade wszystko. I bliźniego, jak siebie samego. To wszystko składa się na dobrą nowinę na Ewangelię Jezusa Chrystusa. Tą Ewangelią jest On sam przede wszystkim, i Jego Słowo to, co czyni i to, czego naucza. Ostatecznym zaś spełnieniem tego posłannictwa, tego objawienia królestwa będzie Jego krzyż i Jego zmartwychwstanie, które potwierdzi prawdę wszystkich Jego słów, prawdę Jego osoby i prawdę Jego posłannictwa. Wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa, które Kościół teraz przeżywa w okresie wielkanocnym, znajdujemy się już w tym ostatecznym etapie dziejów świata. Królestwo Boże jest wśród nas, urzeczywistnia się wśród nas. Równocześnie sam Chrystus nam polecił, codziennie modlić się do Ojca, przyjdź Królestwo Twoje, bo jakkolwiek już jest, to wciąż się musi jeszcze spełniać i widzimy jak bardzo wiele brakuje ludzkości do tego ażeby stać się tym królestwem Bożym ażeby Bóg był wszystkim we wszystkich wtedy bowiem będzie ostatecznie wypełnione do końca królestwo Boże miejmy w pamięci zawsze te prawdy proste głębokie te prawdy które ostatecznie ukierunkowują życie ludzkie na świecie nadają mu sens ostateczny eschatologiczny chodźmy w światłości tych prawd tak jak od tysiąca lat chodzili nasi przodkowie na naszej ojczystej ziemi, tak i my chodźmy, dziedzice tej wielkiej spuścizny wiary kultury chrześcijańskiej, zarówno na ziemi polskiej, jak też wszędzie, gdzie się znajdujemy, pod opieką naszych świętych patronów, a zwłaszcza pani jasnogórskiej.

Sicura nostri vittim, dei vittori vos nostri, e te lo si induca in tentazione, se liberano.